triggerach. Najpierw spiszemy sobie, na jakim poziomie promieniuje to. Są to mniej więcej 1, 2, 3 zliczenia na sekundę. I możemy sobie zobaczyć, jakie jest promieniowanie od zwykłej soli kuchennej. Ono będzie mniej więcej na poziomie promieniowania tła, nie specjalnie zaobserwujemy różnicę, czyli średnia po dosyć krótkim czasie, więc ta liczba skokowo się troszkę zmienia, no ale zawsze jest to poniżej 4. Natomiast nawet teraz bliżej 2. Zobaczmy, jak promieniuje sól dietetyczna, czyli sól wzbogacona na promieniowanie, ponieważ zawiera, ona się występuje naturalny izotop K40, który jest promieniotwórczy. Zwiększona powiedzmy 3 razy, czy może troszkę więcej, czy 4 wartość promieniowania. Na moim stanowisku dotyczącym dosypiatry biologicznej opowiadam o dynastych zmiłkach, jakie promieniowanie bardzo duże gatunek wywołuje na pojęciu człowieka. Na mikroskopie pokazuje komórki, które zostały naświetlone dużo dawno promieniowania i uszkodzenia, jakie to dawno promieniowanie wywołało. I następnie tutaj na schemacie przypowiadam o metodyce, przedstawiam jak wykonujemy odesłanie. Budynek jest stary, tak widzimy, że promieniują cegły, promieniuje, płytki promieniują. Więc musi to wynikać z tego, że nie jest tylko promieniowanie kosmiczne, nie tylko od Ziemi, ale też promieniowanie od nas wszystkich, czy z budynku. Prawdopodobnie budynek, bo generalnie w przecie nie spodziewaliśmy się mniejszego promieniowania. No ale to wszystko jest absolutnie w normie i nie należy się tego bać. Tak samo te cegły,